Temat, który Państwu zaprezentuję, zazwyczaj przybierał postać w miarę krótkiej nauki dla kobiet w ramach rekolekcji parafialnych wszelakiego rodzaju. I kiedyś ktoś, posłuchawszy, powiedział: rozwiń to. To ciekawe, ciekawy wątek. Byłoby sympatycznie, gdybyś to rozwinął. I o ile dobrze kojarzę, to właśnie tak powstał pomysł na to nasze spotkanie. Żeby od razu zarysować dla tych Państwa, którzy chcieliby być tylko 5 minut, o co chodzi, to następujący wstęp. Troskę rozumiem jako coś bardzo pozytywnego. Postaram się w pierwszej części tego wykładu pokazać, jak znaczenia tej tajemnicy, jak cały piękny horyzont, on się nam jawi poprzez Pismo Święte. Natomiast niepokój rozumiem jako coś, co jest bardzo negatywnego, coś, co jest rozbijającego. Troska jest życiodajna, niepokój jest śmiercionośny. A jesteśmy pomiędzy jednym i drugim, ponieważ rzadko się zdarza, żebyśmy potrafili w czysty sposób żyć troską albo wyłącznie pogrążyć się w chaosie niepokoju, bo gdybyśmy tak się pogrążyli bez reszty, to by nas tutaj nie było. Tylko byśmy przemyśliwali nad sposobem odejścia z tego świata, albo już nawet nie przemyśliwali. Rozpocznijmy od troski i wejdźmy w ten temat poprzez tekst z Księgi proroka Ozeasza, to jest 11 rozdział. Może jeszcze taka uwaga językowa. W języku hebrajskim słowo troska, rafa, co się kojarzy nam ze słowem rafa? Jak? Rafael, tak jest. Do tego Rafa dodajemy El, co jak wiadomo oznacza imię Boga Elohim w tej tradycji, i mamy Bóg uzdrawia. Rafa to jest troska, a zaraz po przecinku drugie znaczenie tego słowa, uzdrowienie, leczenie. Nawet częściej pojawia się to słowo w znaczeniu uzdrawiania. W łacinie podobnie, bardzo sugestywnie przemawiające znaczenie, ponieważ po łacinie troszczyć się to jest jak? Curo, tak. Curo, curare. Specjalnie spojrzałem na pana, który prowadzi aptekę. I nam się to dobrze kojarzy, tak? Curo, curare, to znaczy troszczyć się, ale też kuracja. Kuria to czegoś innego. Kiedyś jeden z naszych braci przejęzyczył się na w ogłoszeniach duszpasterskich i powiedział: kura biskupa ogłasza. Otóż kategoria troski wprowadza nas, jak każda inna, którejkolwiek byśmy nie tknęli się, odnalezione obrazy w Piśmie Świętym mówiące nam o Bogu, wprowadza nas w tajemnicę Bożej miłości, która objawia się wobec zranionego stworzenia, wobec stworzenia, które jest albo zagrożone w swoim istnieniu, jest kruche i potrzebuje opieki, ale też pojawia się drugie znaczenie, troska jest pewnego rodzaju apelem, jest wezwaniem, jest zachętą, towarzyszeniem w rozwoju. I to jest bardzo ciekawe, jeśli pomyślimy sobie, posługując się właśnie tym kluczem troski, o grzechu i zbawieniu. Bardzo warto sięgać po taki sposób myślenia o grzechu i o odkupieniu, o zbawieniu. Grzech jest chorobą. Tak też o tym mówi Pismo Święte. Jesteśmy chorymi ludźmi, którzy potrzebują lekarza, uzdrowiciela, i Jezus sięga
po ten właśnie obraz biblijny. Mówiąc, nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. On jest lekarzem. Idziemy do Ozeasza. Umiłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem i z Egiptu wezwałem mojego syna. Izrael jest dzieckiem. Właśnie dziecko przede wszystkim potrzebuje troski, ponieważ ono jest bardzo kruchym istnieniem. Ono też jest kruchym istnieniem, które jednakowoż, przed którym jest droga rozwoju życia. Z Egiptu wezwałem mojego syna. W Egipcie moje dziecko, mój syn był zagrożony poprzez tych, którzy chcieli go zniszczyć. Był w sytuacji zgnębienia na duchu. Był zagrożony unicestwieniem. I Bóg mówi, w mojej trosce wezwałem go. Zaopiekowałem się nim i wezwałem ku życiu. I Bóg mówi dalej, a przecież to ja uczyłem chodzić Efraima. Brałem ich na swoje ramiona. Oni zaś nie poznali, że troszczyłem się o nich. Tu jest dramat, który się pojawia w historii zbawienia, gdzie boska troska, która się wyraża opieką i wzywaniem ku pełni, ku rozwojowi, spotyka się z niezrozumieniem. Oni nie rozumieli tych gestów. Ja uczyłem ich chodzić, brałem na swoje ramiona, nie rozumieli. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Bóg pociąga nas ku sobie, pociąga nas ku rozwojowi. Byłem dla nich jak ten, który podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu, aby go nakarmić. Prorok sięga po obraz kobiety. Wyobraźmy sobie, ile to go musiało kosztować, żeby wiernie wypowiedzieć słowa, które otrzymał od Ducha Bożego. Porządny prorok ma porównywać Boga do kobiety. To jest strasznie rzadkie. Można policzyć na palcach jednej ręki obrazy i przykłady, gdzie w tym patriarchalnym społeczeństwie, a także teologii patriarchalnej, Bóg jedzie po bandzie i wrzuca parę razy w swoim słowie właśnie obraz swojej miłości poprzez pryzmat kobiety, kobiecości. Nie przypadkiem, akurat jeśli chodzi o kwestię troski. Tak jak powiedziałem na początku, mówiłem zwykle ten temat w kontekście konferencji rekolekcyjnej dla kobiet, bo ja jestem przekonany, że troska, zdolność do troski to jest taki dar, który szczególnie otrzymały kobiety. Boskim wyznacznikiem bycia kobietą nie jest to, czy gotuje, czy nie gotuje, myje gary, czy nie myje garów, pracuje, czy siedzi w domu. Nie to jest wyznacznikiem. Rodzi, czy nie rodzi nawet. Natomiast troska to jest ten skarb złożony w kobiecości, w moim przekonaniu. Ale coś za coś. Tam, gdzie jest ten dar troski, właśnie tak wyraziście, z taką siłą złożony w kobiecości, tam właśnie będzie największe zagrożenie niepokojem. Dużo większe niż u nas mężczyzn. Bóg uzdrawia. Księga Tobiasza, księga niezwykle prosta w swojej konstrukcji, bo ona jest do bólu smutna i niesłychanie radosna. Na tym polega jej prostota. Ale właśnie w centrum tej księgi jest boskie uzdrowienie, które dotyka różnych ludzi w różny sposób. Kiedy pojawia się archanioł Rafał do Tobiasza, u Tobiasza mówi,
Niech spotka cię wielka radość. W odpowiedzi Tobiasz mu odpowiedział: z czego miałbym się cieszyć? Jestem człowiekiem pozbawionym wzroku. Nie widzę światła, jestem pogrążony w ciemnościach, jak zmarli, którzy nie oglądają światłości. To jest jego choroba, utrata wzroku. On wie, że nie może być szczęśliwy z tą chorobą. Temat troski jest pokazany w księdze Jonasza w bardzo też barwny sposób i on jest zderzony z postawą nieczułości. Nieczułość jest przeciwieństwem troski. I tutaj widzimy, jak nam się rozszerzy rozumienie tego, o czym powiedziałem, że troska ogarnia to, co zagrożone. Otóż tymi, którzy są w zagrożeniu duchowym, to są Niniwici. Dużo trudniej jest dostrzec ten rodzaj zagrożenia, niż zagrożenia, że się dziecko potknie i uderzy główką w jakiś kant stołu. Dziecko instynktownie budzi naszą potrzebę zatroszczenia się o nie. Natomiast pomyślcie sobie w tych kategoriach. Bóg troszczy się o grzeszników i to grzeszników naprawdę przez duże G. Dużo trudniej. I Jonasz jest człowiekiem, który być może sprowadza nas na taki realny grunt, bo w nim możemy się bardzo odnaleźć. On nie chce mieć nic wspólnego z troską Boga, która by była kierowana wobec pogan, którzy są okrutni, którzy w swoim postępowaniu niejednokrotnie wykazują się absolutną bezbożnością i zatwardziałością serca. Nie chce mieć z nimi nic wspólnego i dlatego ucieka. To nie jest lęk przed tym, że zabiją go. To jest bardzo odważny człowiek. Ale żyje nadzieją, to jest jego nadzieja, że za grzech jest stosowna kara. To jest jego nadzieja. Ale domyśla się, że Bóg w inny sposób chce potraktować Niniwitów. Że on wobec nich kieruje się postawą troski, czyli otwiera dla nich drogę uzdrowienia, drogę życia. Że również do nich kieruje wezwanie do odnowy, do wyjścia naprzeciw boskim pragnieniom pełni życia. Więc Jonasz ucieka. I teraz Bóg do niego przemawia, chcąc zwrócić jego uwagę właśnie na nieczułość serca, a zarazem otworzyć jego oczy na troskę, która jest w Bogu. Ponownie powiedział do Jonasza: wstań, idź do potężnego miasta Niniwy i głoś, co ci powiedziałem. Jonasz szedł przez miasto jeden dzień, chociaż jak czytamy, było to miasto na 3 dni drogi. Wystarczył jeden dzień. I Niniwici, usłyszawszy boskie wyroki, nawracają się. Przywdziewają pokutne szaty, popiół, tarzają się w popiele, żarliwie wołają do Boga i porzucają swoje złe postępowanie. Zlitował się więc Bóg nad nimi i nie zesłał nieszczęścia, które im zapowiedział. Jonasz jest rozczarowany, rozgoryczony, ale jeszcze do końca nadziei nie stracił. Dlatego wyszedł poza miasto, jak czytamy. Jonaszowi bardzo nie podobało się to wszystko i srodze się oburzył. Wyszedł z miasta i odszedł w kierunku wschodnim. Zbudował sobie szałas i usiadł w jego cieniu, tak aby widzieć, co się dzieje w mieście. Przygotował sobie punkt obserwacyjny, żeby z lubością obserwować, jak nie wiem, deszcz siarki spadnie z nieba, albo jakieś głazy zaczną, albo nie wiem, robactwo ich zeżre, czy inne plagi. Pan natomiast sprawił, że wyrosło nad Jonaszem drzewko rycynusowe i dawało cień jego głowie, osłaniało go przed skwarem dnia. Bóg zatroszczył się o swojego proroka. Malutki krzew. Widzimy, że troska w
ten sposób się manifestuje, że wykonuje gesty adekwatne do sytuacji. Tak jak Ozeasz opisywał nam czułe gesty Boga jako matki, która uczy chodzić dziecko, która je przytula, bo on tego potrzebuje, sprawiając mu szczęście, dając mu szczęście, karmi go, bo tego potrzebuje. Tak tutaj znakiem troski Bożej jest ten krzew. Jonasz się bardzo ucieszył tym krzewem, ale następnego dnia rankiem Bóg sprawił, że robak podgryzł drzewko, także uschło. Oprócz tego, gdy wzeszło słońce, Bóg zesłał gorący wiatr wschodni. Skwar więc tak osłabił Jonasza, że omdlał i błagał o śmierć. Mówił, lepiej, żebym umarł, niż żył. I teraz rozgoryczony prorok słyszy słowa, które konfrontują go. Bóg wyjaśnia przypowieść, jaką wobec niego urządził. Konfrontują go jego nieczułość z troską Boga. Pan Bóg powiedział do Jonasza, czy twój gniew z powodu drzewka recynusowego jest słuszny? Jonasz odparł, słusznie się gniewam i życzę sobie śmierci. Jest po prostu tak naburmuszony, że głowa mała. Słusznie się gniewam, nie chcę w ogóle gadać z Bogiem, jest obrażony na Niego. Wtedy Pan rzekł, żal ci drzewka recynusowego, przy którym się nie napracowałeś i nie troszczyłeś się o jego wzrost. Erich Fromm, komentując ten właśnie fragment z Księgi Jonasza, on analizując cechy miłości, przywołuje troskę jako jedną z konstytutywnych cech miłości. Mówi o poznaniu, poszanowaniu, trosce właśnie i odpowiedzialności. Komentuje w taki sposób fragment z Księgi Jonasza. Istotą miłości jest pracować dla czegoś i sprawiać, by coś rosło. Miłość i praca to rzeczy nierozłączne. Kocha się to, dlaczego się pracuje i pracuje się dlatego, co się kocha. I Bóg mówi, ja się napracowałem przy tym ogrodzie, jakim są Niniwici, który się zamienił w chaszcze. Ale co mam teraz wypalić to do gołej ziemi? Tobie żal drzewka, przy którym się nie natrudziłeś, a ja miałbym się nie użalić nad Niniwą, wielkim miastem, w którym mieszka więcej niż 120 tysięcy ludzi, nie umiejących rozróżnić prawej ręki od lewej, a także wielkie stada. Również o zwierzęta Bóg się troszczy i żal mu byłoby tych zwierząt. Syrofenicjanka to jest kobieta przywołana w Ewangelii, w której też możemy zobaczyć, jak właśnie kobiece serce wobec dziecka jest przepełnione troską, jak troska. Tu się kolejna odsłona właśnie tej tajemnicy troski, jak ona jest bardzo precyzyjna. Troska jest precyzyjna. To jest 7 rozdział Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się w okolice Tyru. Wszedł do domu, ale nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział. Nie mógł jednak pozostać w ukryciu, bo usłyszała o nim pewna kobieta, której córkę opętał duch nieczysty. Wyobraźmy sobie, to jest, gdy Ewangelia mówi o opętaniu przez ducha nieczystego, wydaje się, że ma na myśli troszkę coś innego niż my myślimy dzisiaj. Już nie będę się rozwodził nad tym tematem opętania, tylko tak powiem, dwa zdania. Uważam, że jest to temat przesadzony dzisiaj. I to już się mści, bo już ci właśnie, ci, którzy nie zrozumieli słów Jezusa, nie z tego się cieszcie, że złe duchy wam się poddają. Okazuje się, że tak głęboko wchodzą w te wszystkie właśnie uwalniania, wypędzania, że to staje się ich główną radością. Nie to, że ich imiona są zapisane w niebie.
I to jest, okazuje się, pułapką bycia. Gdy Ewangelia mówi o pętaniach, pokazuje człowieka, który jest jakoś bardzo głęboko dotknięty w swojej warstwie psychofizycznej, psychofizyczno-duchowej, jakimś złem. Nie rozdzielając, co tutaj jest psychicznego, co tu jest fizycznego, co tutaj jest duchowego. W semickiej mentalności człowiek jest całością, jest integralny. I my też nie powinniśmy wszystkiego sprowadzać w sytuacji jakiegoś duchowego zła, które się przytrafia ludziom, przytrafia się i opętania się przytrafiają oczywiście, że tak. Nie powinniśmy wszystkiego scedowywać na złego ducha, ale po prostu dostrzec cierpiącą osobę. Tak. Wielorako cierpiącą. I taka jest córka Syrofenicjanki, która była poganką z pochodzenia. Prosiła Jezusa, by wyrzucił demona z jej córki. I tutaj jej miłość, jej troska jest wystawiona na dużą próbę. Niełatwy to jest tekst. O co właściwie Jezusowi chodzi? Ja mam taką swoją prywatną hipotezę, że Jezus w jednym błysku zobaczył potęgę wiary tej kobiety, jej głębię tej wiary, integralność, zdrowie duchowe jej wiary, która właśnie, a na tym polega zdrowie duchowe i głębia wiary, że ona się w nierozłączny sposób wiąże z miłością i wyraża w trosce. A równocześnie zobaczył w tym samym błysku po prostu żenującą mentalność, podejście swoich chłopaków z tej dwunastki. Jak tam usłyszał, że weź ją, po prostu idzie za nami, wydziera się, krzyczy za nami, odpraw ją. To możemy sobie wyobrazić, co się w nich dzieje. Są poirytowane, jakieś głupie, pogańskie babsko. Może to ona opętana pewnie jest przez jakiegoś diabła, poganka. Tu się wydziera za nami, idzie. Jest w nich prawdopodobnie taki poziom żenującej awersji do tej kobiety i taki poziom niezrozumienia, co się w niej dzieje i niezdolność zobaczenia piękna, które jest w niej. Piękna, zatroskanej kobiety, że Jezus postanawia wydobyć tę głębię przed ich oczami. I widzimy, jak ona jest precyzyjna w swoim pragnieniu. To rozmawiałem o tym fragmencie z ojcem Adamem Szustakiem i on mówi, Syrofenicjanka ma proste podejście, cel córka. I tak właśnie działa troska. Ona się nie daje rozproszyć słowami Jezusa, który wydaje się sprawiać wrażenie, jakby się nie chciał zajmować tym dzieckiem. Ona się nie rozprasza, on nie wchodzi w niepokój. Za chwilę o tym powiem więcej, ale nie wchodzi w niepokój. Nie wchodzi w lęk, że o Boże, odrzuci mnie, zostawi mnie tutaj z moją biedną, cierpiącą córeczką. Tylko jest skupiona na tym dziecku i na Jezusie, po którym spodziewa się, że on wysłucha jej prośby. Ona nie wie, jak to zrobi, ale wie, że to zrobi. Jezus mówi o niej, wielka wiara. Popatrzcie, jaką ta kobieta ma wielką wiarę. I wreszcie jeszcze jeden tekst, który chcę przywołać. Ikoniczny wręcz tekst mówiący o trosce, to jest oczywiście przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Kto jest moim bliźnim? Pyta uczony w prawie. Próbując się obronić tym pytaniem od wezwania do miłości. On zadawał intelektualne pytanie, natomiast Jezus mówi, miłość to nie jest kwestia rozważań, tylko to jest kwestia działania. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce bandytów. Oni go obrabowali, pobili
i zostawili ledwie żywego. Swoją drogą, to jest tekst, który prawdopodobnie posłużył świętemu Tomaszowi jako punkt odniesienia do teologii grzechu, co grzech z nami zrobił, grzech pierworodny. Bo Tomasz mówi, on nas okradł z darów nadprzyrodzonych, z Bożej chwały, z zanurzenia w Bożej bliskości, a po drugie zranił nas w darach przyrodzonych. Nasz umysł jest zraniony, z trudem poznaje prawdę, błądzi, nasze uczucia są zranione, czasami idą we wszystkie strony świata nieadekwatnie, reagując, odczytując rzeczywistość. Nasza wola jest zraniona, chce dobra, czy nie zło. I zostawili go ledwie żywego i odeszli. To tak diabeł z nami robi. Wprowadza w grzech, żeby upokorzyć i zostawia na pastwę losu. I idzie dalej szukać naiwniaka, bo on nie prowadzi walki z nami. On ma nas w głębokim poważaniu. Nic dla niego nie... Myślę, że on nie zna naszych w ogóle imion. Dla niego to po prostu jesteśmy jakimiś robalami, o których wie, że są kochani przez Boga i za których ojciec oddał swojego syna. Nic z nich te robale nie obchodzą. Jesteśmy anonimową masą dla niego. On nienawidzi Bożej chwały w nas. Po prostu. I z tą chwałą walczy, chce ją splugawić. I zostawić. I iść dalej. Przypadkiem schodził tą drogą pewien kapłan. Schodził, czyli on też idzie z Jerozolimy. Zobaczył i ominął go z daleka. Być może przeżywał dyskomfort, bo czytamy, że zobaczył. Tak? Czyli no nie był to ktoś taki, kto był całkowicie zasklepiony w jakimś swoich przeżyciach, tylko oko mu tam poleciało. Zobaczył. No i teraz prawo nakazywało w zasadzie, żeby się zatroszczyć o człowieka chorego, zwłaszcza, że to mógł być jego tak, współwyznawca. I tu dotykamy tematu konfliktu trosk. Dlatego, że on dokładnie jest w takiej sytuacji. Jest konflikt trosk, dwóch trosk. Troski o czystość rytualną. On tą czystość rytualną niesie z Jerozolimy. Tak? Był u spowiedzi, złożył ofiarę, wraca uświęcony, tak jak my z rekolekcji wracamy nieraz, tak? Albo z jakiejś budującej nauki, czy z modlitwy. Schodzimy z góry, pełni uniesienia, radości duchowej. No, tak się zdarza. No. Nie zawsze w takim nastroju wracamy z modlitwy, ale... I musi podjąć decyzję, bo jeśli to jest chory człowiek, czy umarły, zabity przez zbójców, no to zaciąga nieczystość rytualną, bo się trupa dotknie. Jeśli oni go tam skatowali, no to jest krew. Krwi, no może nawet jeszcze żyje, no ale jak krwi dotknie, też będzie zanieczyszczony rytualnie. I szybciutko podejmuje decyzję, że jednak zatroszczy się o to dobro, które byłoby wystawione na szwank. Jakim jest jego rytualna czystość? Więc szybciutko pomknął dalej. A propos szybciutko, w hotelu dzwoni telefon bardzo wcześnie, znaczy facet miał wcześniej samolot, więc zamówił budzenie, dzwoni telefon, odbiera, halo, słucham, pan zamawiał budzenie na godzinę 6? Tak, 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 ja. No to szybciutko, szybciutko, bo już 9. Więc kapłan szybciutko pomknął. Podobnie uczynił Lewita. I to jest temat ogromnej wagi tego konfliktu troski. Bo o ile stajemy, powiedzmy, przed wyborem, no nie wiem, zatroszczyć się o chorego, którego spotkamy na ulicy, nieprzytomnego człowieka, czy pójść do kościoła na ostatnią mszę, na przykład wieczorem, myślę, że nikt by się nie zawahał.
to na takie grube sprawy no to się raczej nie damy złapać. Ale gdyby tak poszperać w różnych subtelnościach, no może się okazać, że jesteśmy w sytuacji konfliktu. Bo na przykład, jeśli komuś by się przydarzyła sytuacja następująca. No jest w małżeństwie, a jego przyjaciółka ma bardzo wrednego męża. Nie umie jej słuchać w ogóle i ona cierpi. Czuje się sama w tym domu. I w tej samotności, z tego cierpienia wysyła SMS-a, że może byśmy się spotkali. Bardzo jest mi źle. No to on się troszczy, jak słyszy, że facet czyta, że jest mi źle. Tak? No to jeśli on lubi, no to zaraz go za serce chwyta. Tak? Ale tutaj jego na przykład nastoletni syn ma potrzebę pogadania. Prosił wcześniej, tato, ja chcę tam pogadać o czymś z tobą. Jest konflikt troski. O kogo się zatroszczyć w tym momencie? No to już sobie niech każdy sam dośpiewa, gdzie najczęściej się wykłada. W jakich sytuacjach konkretnych, właściwych dla siebie. Natomiast Samarytanin przechodzi obok tego człowieka, ujrzał go, ulitował się, czyli doznał głębokiego poruszenia serca. Jego wnętrzności się poruszyły, jest wstrząśnięty. Zobaczył, przeżywa wstrząs, podszedł i opatrzył jego rany, zalewając oliwą i winem. Cztery gesty, cztery ruchy, których się wyraża dynamika troski. Mianowicie oczy, serce, nogi i ręce. To jest integralnie wyrażona troska. Przeżyta i pobudzająca do działania. A potem już w tych rękach znajdują się znów adekwatne sposoby na to, żeby chronić to zagrożone istnienie. Opatrzył oliwą, winą, potem wziął, wsadził go na swoje juczne zwierzę, zawiózł do gospody, nie tak jak w tym kawale spotyka Arab swojego kolegę, który siedzi na mule obok ciężarna żona i gdzie jedziesz? A wiozę żonę do szpitala, będzie rodzić. Nie, on na swoje bydle włożył tego biedaka, zawiózł do gospody, wyczuł, że gospodarz jest łasy na pieniądze, więc mówi do niego, masz tu kasę, opiekuj się nim, 2 denary, a gdyby zabrakło, to nie trać wielkoduszności. Opiekuj się nim z całego serca, bądź ofiarny, nie stracisz na tym. Ja wszystko ci oddam, co ty wydasz na opiekę wobec tego człowieka. To jest obraz troski. Tu akurat mężczyzny. No, doświadczenie pokazuje nam, że kobiety mają jednak po pierwsze na każdym z tych poziomów, jeśli chodzi o troskę i na poziomie wzroku, dostrzegania, co się dzieje. I na poziomie też tak silnych emocji, poruszenia wnętrza i bliskości, skrócenia dystansu. No, skraca dystans, jest blisko tego biedaka. No i robota mi się w rękach pali, też taka właśnie. Wszedłem niedawno na salę, jak się nazywa, Elu, ta sala, gdzie ty tam pracujesz? Pooperacyjna. No to ja zawsze wchodzę tak onieśmielony do tych szpitalnych, jak zastępuję ojca Zdzisława, do tych szpitalnych sal, tam gdzie są bezradni ludzie. Zwłaszcza kiedy tak już namaszczony był, komunię nie przyjmie, no to tak chodzę po błogosławie, robię krzyżyk na czole
uciekam stamtąd. No. Natomiast kiedy patrzę na to, jak właśnie siostry, pielęgniarki, jak potrafią, z jaką czułością potrafią właśnie najmniejsze gesty troski, poprawienie jakiejś poduszki, delikatne podniesienie tej głowy, kiedy człowiek coś pije, z wyczuciem właśnie, to są precyzyjne, konkretne gesty, które są odpowiedzią na konkretne potrzeby. Tak się właśnie manifestuje troska. Bóg daje nam energię, tak to powiedzmy, daje nam moc, dlatego żebyśmy spotykając jakieś zagrożone dobro, szczególnie zagrożone dobro, żebyśmy potrafili zogniskować tę siłę, tę energię w sposób bardzo precyzyjny, nie tracąc tej siły, nie tracąc tej energii. Niepokój jest rozproszeniem, jest marnowaniem tej boskiej energii, którą od niego otrzymujemy wobec zagrożonego dobra. Ale o tym powiem po przerwie.